103. rocznica Święta Niepodległości, odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie z tej okazji specjalne wydanie. Ze mną już kolejny prowadzący. Witam Ciebie, Marcinie. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteś. Witam Cię, Ilono. Witam Państwa przede wszystkim, bo to dla Państwa funkcjonujemy. I muszę powiedzieć, że ja też bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę prowadzić to szczególne studio w ten szczególny, radosny dzień i przywitać naszego gościa, którym jest mistrz Marcin Wolski. Kłaniamy się nisko. Kłaniam się pięknie. Witamy serdecznie. Ten właśnie wyjątkowy program, to wydanie specjalne, dzisiaj rozpoczęłam o godzinie 11:00 wyjątkowym tekstem i pozwolę sobie ten tekst Państwu również przypomnieć. Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na place wybiegło. Słowo piękne jak honor i męstwo, słowo, które brzmi niepodległość. A słowo, które brzmi niepodległość. Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień mówiąc po prostu polski dom, polski las, polska szkoła, polska władza i polski kościół. Jak tam dalej? Ono znaczy bez strachu spać. Ono znaczy spokojnie. Albo bezpiecznie się budzić. Kochać, śmiać się i pewnie trwać. W wolnym kraju, wśród wolnych ludzi. Witamy Państwa, Pana bardzo serdecznie. Dziękujemy, że Pan z nami tutaj jest. No właśnie, Marcinie, polska poezja i niepodległość. Jak można wyrazić tę miłość do swojego kraju, ten patriotyzm w poezji? No to czasem jest miłość, czasem to jest zatroskanie, niepokój, bo ta niepodległość nie zawsze była. Starożytni już mówili, odio et amo, kocham i nienawidzę. Przecież polscy poeci mówili nie tylko słodkie słowa swojemu krajowi, swojemu narodowi. Mówili rzeczy gorzkie, targali rany, by nie zarosły bliznami podłości i tak dalej, więc to nie jest takie jasne. Zresztą ja tu jestem nietypowy, ponieważ ja poetą bywam. Ja na co dzień popełniam wierszyki, ale czasami bywa taki moment, kiedy ta sztuka rymutwórcza, którą pewnie mam od Boga, no przydaje się w takim szlachetniejszym celu i wtedy z rzadka powstają teksty ważne, a ten tekst, który pozwoliliście sobie przytoczyć, mam szczególny sentyment, bo proszę Państwa, ja napisałem go nie wiem ile, 7-8 lat temu, po czym zapomniałem, że go napisałem. I proszę sobie wyobrazić, jestem na otwarciu Świątyni Opatrzności Bożej i arcybiskup Gądecki bodajże czyta, znaczy mówi homilię i nagle wplata jakiś wiersz. Ja słucham, skąd ja to znam? Przywracam do domu, odpalam moje zasoby i okazuje się, że ja to napisałem. No i przeczytałem go i powiem szczerze, że po latach mi się spodobał i dlatego teraz przy różnych okazjach go powtarzam. Gdy mówimy o tych różnych odcieniach poezji, tak, różnych odcieniach słów, którymi możemy wyrażać nasze uczucia do ojczyzny, jak pan redaktor zaczął mówić o tych gorzkich słowach, o tym rozdrapywaniu ran, to natychmiast przyszedł mi jeden z moich ulubionych wierszy poety okresu międzywojennego i powojennego, czyli Broniewskiego. Lewicowca, ale zarazem polskiego szlachcica i patrioty, no, który dał bagnet na broń. Bagnet na broń, ale który wcześniej, zanim zaczął się lewicować, dał świadectwo patriotyzmu z bronią w ręku. Virtuti militari, tak, 3 razy krzyż waleczny. Biorąc udział w wojnie z 20 roku, więc postać złożona i powiem szczerze, że i tragiczna, ale na pewno utalentowana, która ma swoje miejsce w naszym narodowym panteonie. To może pan wytłumaczy w takim razie, o co chodzi właściwie z tymi właśnie poetami, dlatego że na przykład Krzysztof Kamil Baczyński też na początku swojego życia, krótkiego bardzo, on miał inne poglądy. Jego poglądy i jego podejście do państwa i do ojczyzny zmieniło się właśnie w czasie powstania warszawskiego. No nie, pierwszy z lewicowości, z komunizmu wyleczył go pierwszy kontakt z Armią Czerwoną w 1939 roku. Tak, oczywiście, ale nie. Ale dlaczego? Nie, co się działo? Jest bardzo proste sprawa, że gdzieś tam człowieka każdego to kąsa, zwłaszcza kiedy jest wrażliwy. Otóż człowiek młody poszukuje prostych recept na zbawienie świata. I kiedy pojawia się jakiś guru, który właśnie mu rzuca, że to jest takie proste, jak... Przecież marksizm poza wszystkimi wadami miał jedną zaletę. Był prosty, żeby nie powiedzieć prostacki. Średnio ćwierć inteligentowi potrafił objaśnić świat tak, że ten ćwierć inteligent czuł się mądry.
Zresztą to również dzisiaj wraca w tych tezach, które nam serwuje totalna opozycja. Po prostu one może nie są mądre, ale są proste. I to powoduje, że młodzi ludzie zachłystują się pewnymi sprawami, a potem przychodzi życie i nagle się okazuje, że ani wszystko nie jest takie proste, ani wszystko nie jest takie jednoznaczne. I naprawdę, jak w Kambodży, łatwiej jest zabić kogoś, bo tylko kiedy się ma lat 14 niż 40. Ci poeci, o których tutaj Ilona wspomniałaś, Krzysztof Kamil Baczyński był chyba najbardziej rozpoznawalnym poetą tego pokolenia Kolumbów, jak to się czasem mówi, czasem określa się ich mianem trzeciej awangardy, w ogóle niesamowita epoka w dziejach polskiej literatury, polskiej poezji, ale tam można jeszcze kilku wymienić. Gajcego, Trzewińskiego. Przy okazji mogę powiedzieć ciekawostkę, bo niedawno prowadziłem wieczór autorski Adama Budzyńskiego, autora książek o Baczyńskim i proszę sobie wyobrazić, tam została przytoczona autentyczna sprawa, mianowicie bezpieka nie wierzyła w śmierć Baczyńskiego, tak. I przyszła, go. I przyszła robić rewizję 5 lat po jego śmierci. Więc poezja okazała się jeszcze trwalsza niż bezpieka. Ale podobnie było też z jego ojcem, bo jego ojca też szukano po jego śmierci, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To też jest bardzo ciekawa historia. Panie Marcinie, poezja to jest coś, dzięki czemu można wyrażać emocje. Jak wyglądała poezja w czasach walki o niepodległość? Mówi pani o tej ostatniej walce o niepodległość, o okresie podziemia. Jest taki piękny wiersz, którego oczywiście nie zacytuję, którego podejrzewam, autorem był zmarły niedawno Andrzej Zaorski. Dziwny stan, jakby zabił ktoś ptaka, a ty w uchu ciągle masz jego pieśń. Dziwne, oczy suche, nie możesz już płakać, bo od lęku silniejszy jest gniew. On się tego nie przyznawał, aczkolwiek niektórzy twierdzili, że to on napisał go już pierwszego dnia stanu wojennego i puścił w drugi obieg. No poezja to jest taki moment, kiedy można wyrazić coś od serca i powiedzieć to w sposób najszlachetniejszy i najmądrzejszy, jak się potrafi, w odróżnieniu od czegoś, co jest po prostu klątwą czy plwociną, z czym tak często mamy dziś do czynienia. A wróćmy do czasów tych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, czyli lata 18, 20, 21 tak naprawdę, bo możemy powiedzieć o tym, że te granice zostały umocnione, czyli ta niepodległość już jest. Tak naprawdę w 21 roku traktat Ryski. To też jest ciekawa epoka poetycka. Krytycy się do dzisiaj nad tym głowią, zastanawiają, bo pojawia się Skamander. Grupa Skamandrytów, która mówi, no, odzyskaliśmy niepodległość, koniec już z tą poezją romantyczną, z szablami, z szarżami. Co więcej, niektórzy z nich, już nie mówię o Broniewskim, ale również ci typowi skamandryci, przeszli nawet na takie pozycje. No, Piłsudskiego to jeszcze akceptowali, ale już sanacji nie. Przecież powstawały takie utwory, jak zdjęty zresztą w tamtym czasie przez cenzurę Bal w operze. Tuwima wspaniały. Jeden z najlepszych. Jeden z w ogóle. Ale znowuż musiało coś się zmienić, żeby ten kpiarz Słonimski napisał alarm dla miasta Warszawy, a Tuwim zaczął pisać, nigdy tego nie skończył, Kwiaty Polskie, gdzieś obok Pana Tadeusza, chyba najważniejszy utwór w literaturze polskiej. Ale potem ich drogi się gwałtownie rozeszły. Część z nich została na emigracji. Potem dochodziło do gwałtownego zrywania przyjaźni. Hemar zerwał przyjaźń właśnie z Tuwimem. Nie mógł mu wybaczyć tego powrotu do Polski i może nawet nie samego powrotu, włączenia się w tą machinę propagandową. Straszny, Ewan, straszny dylemat, za który zapłacono ogromną cenę. Broniewski koszmarnym alkoholizmem, pogłębionym jeszcze przez tragiczną śmierć córki. A uważam, że to nie jest przypadek, że i Tuwim, i Gałczyński umierają tak młodo. Oni rzeczywiście służą półgębkiem lub nawet całym gębkiem reżimowi, ale płacą na to straszną cenę. No umierają zresztą w tym samym roku i Gałczyński, i Tuwim. Co najmniej 20 lat za wcześnie, jeśli popatrzeć na ich roczniki. Więc wie pan, taka współpraca, no
Dla wrażliwych zarazem ludzi, którzy a z drugiej strony, wie pan, czym jest dla człowieka bycie poza krajem? Chociażby przecież Broniewski naprawdę atakował system Tadeusza, kiedy był w Izraelu, na Bliskim Wschodzie, pisał rzeczy bardzo mocno o swoich przeżyciach więziennych w Rosji, ale wrócił, no bo tu była jego publiczność. Jednak poeci na emigracji wysychają. Ewentualnie, jak mawiał wiersz, w tych potępieńczych sfarach i niewczesnych żalach się tłamszą. Niestety, dlatego nigdy w życiu bym nie wyjechał na emigrację, ponieważ tu są moi czytelnicy, tu są sprawy, które mnie obchodzą, nawet jeżeli bolą, nawet jeżeli wkurzają, ale... No ale można zostać księgowym i mieć tylko kłopoty, ewentualnie, że przyjdzie audyt. Do tych spraw, które mogą boleć, do tych spraw też bardzo przykrych, czyli między innymi do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, też za chwilę się odniesiemy. Ale ja bym chciała jeszcze pana zapytać o to, ponieważ tutaj też kilkanaście minut temu był profesor Miziołek, historyk sztuki, i żeśmy rozmawiali o tym, że bez artystów nie byłoby też tego patriotyzmu, tego ducha patriotyzmu. A ja też pana zapytam, czy bez poetów tego ducha patriotyzmu by nie było? Bo to właśnie chyba artyści, poeci, malarze, to oni budowali też tę atmosferę patriotyzmu i trochę chyba budowali nasze polskie morale. Tak. To jest bardzo skomplikowane, bo z jednej strony twórca jest rodzajem mikrofonu i wzmacniacza. Zbiera, artykułuje, ale jednocześnie on powoduje, że ludzie sobie coś uzmysławiają, ponieważ pewne odruchy, pewne rzeczy, pewne instynktowne przeczucia istnieją, ale człowiek sam z siebie, większość oczywiście ludzi są geniusze, tego nie widzi, ale... pisze coś wiersz, czy nawet publicysta, i wtedy ten człowiek, który to przeczyta, usłyszy, powie: słusznie prawi. I pod tym względem twórcy artykułują myśli milionów. I oczywiście stają się również wychowawcami, bo powiedzmy sobie, rola Sienkiewicza jest nie do przecenienia. Żadna. A właściwie Sienkiewicz był porównywalny tylko z Homerem, który stworzył naród grecki. Sienkiewicz, mimo że nienawidzony przez mnóstwo ludzi niezdolnych, stworzył pewien, nie wiem, kanon Polaka. Pewne, może z historycznego punktu widzenia niesłuszne, ale bardzo potrzebne spojrzenie Polaków na samych siebie. Wystarczy sięgnąć do pamiętników Witosa, jak on wspomina swoich stryjów. Jak nie wszyscy piśmienni. Jeden umiał czytać, otwierał ogniem i mieczem, czytał, i jak dochodziła scena śmierci Longinusa, to wszyscy klękali i odmawiali litanie zakonających. No i tego się nie da wyrwać z duszy narodu. Kiedy mi ta babcia czytała, płakałem. Ale wie pan, co jest testem? Proszę wziąć, nie wiem, listę pseudonimów chłopaków z Szarych Szeregów, czy szerzej z Armii Krajowej. Babinicz, Kmicic. Nie wiem, wszyscy razem twórcy, łącznie z tam, nie wiem, Atosami i Portosami, nie są w stanie dać tyle pomysłów na te pseudonimy, ile jeden mistrz Henryk. No dobrze, to ja zapytam też w ten sposób, bo dzisiaj w naszej Polsce też mamy cały ogrom artystów, ale nie wszyscy artyści chyba biorą właśnie z Henryka Sienkiewicza przykład. Są tacy artyści, którzy śmieją się z Polski? Bardziej z Bartosza. Z Bartosza Sienkiewicza. Ale, no tak. Ale wiecie państwo, być może to jest kwestia również czasów, bo to też nie jest tak, że pewne czasy pozwalają wyrastać talentom. Jest zapotrzebowanie na tych ludzi. Przecież umówmy się, że gdyby nie powstanie listopadowe, nie wielka emigracja, kto wie, może Salon Warszawski i ten pseudoklasycyzm przeszedłby płynnie w pozytywizm. Po prostu wyjątkowa epoka stwarza zapotrzebowanie na wyjątkowych ludzi. I chyba to jest recepta. Myśmy, wpadli w taką pewną i myślową stagnację, ale jest to
Boże przynudzę, ale problem całego świata. Ilu mamy ludzi na świecie w ogóle z charyzmą? A twórców? Przepraszam bardzo, ja się interesuję literaturą, ale kto wymieni nazwiska noblistów w skali świata? Co więcej, wymieni, może nazwisko wymieni, ale kto czyta ich książki? Przecież jeżeli ukazywały się kolejne dzieła klasyków, jakiegoś tam Emila Zoli czy Ernesta Hemingwaya w późniejszych czasach, to... Wszyscy je znali. Wszyscy je znali. Tak. Teraz nikt tego nie wie, nikogo to nie obchodzi. Więc w związku z tym artyści, jeżeli chcą zaistnieć, to po pierwsze przez skandal i są tacy nobliści jak Elfrida Jelinek lub przez podlizanie się sponsorom, co u nas na wielką skalę uprawiał Andrzej Szczypiorski. A Ilona wspomniała już tutaj o tej sytuacji bieżącej politycznej, tak? Która no nie wygląda najciekawiej, mówiąc delikatnie, to co się dzieje na wschodniej granicy. W tym kraju nigdy nie wyglądała ciekawie, tylko niektórzy tego nie chcieli. No za czasach Augusta III Mocnego wydawało się, że wygląda ciekawie, jak się czyta Jędrzeja Kitowicza. Przez 30 lat było dobrze, potem się to fatalnie skończyło. Ale jeżeli przeczytamy innych ludzi z tej epoki, jakiegoś... Była to stagnacja straszliwa. To... Ale niektórym wydawało się, że jest dobrze, a będzie jeszcze dobrze. I natomiast teraz wygląda to nieciekawie. I czy to nie jest tak, że to, co się dzieje, co się na przykład dzisiaj będzie działo, nie wiemy, w najbliższych dniach na wschodzie, i to, co dzieje się w Polsce, rezonans na to, jest jakimś probierzem niepodległości, naszego stosunku do niepodległości? Może niektórym ta niepodległość w ogóle nie jest do niczego potrzebna? Może to jest takie przebudzenie. Bo proszę zwrócić uwagę, bardzo dobrze, że pan przywołał pokolenie Baczyńskiego. Ci chłopcy naprawdę, nawet jeżeli się bawili w harcerstwo czy coś innego, oni nie wiedzieli, że przyjdzie im umierać. Oni tak samo chcieli. Jak dzisiejsi ich odpowiedni rówieśnicy chcą się bawić, kochać, założyć rodzinę, zdobyć dobrą pracę. I potem nagle przychodzi taki moment, że ludzie rzucają wszystko, co do tej pory mieli. Proszę pana, ilu ludzi z Ameryki zaciągnęło się pod sztandary Hallera? Ilu ludzi rzuciło na stos życia los? Ja wcale nie twierdzę, nie jestem pesymistą, że nie byłoby podobnie. Ja najbardziej mam syna w Ameryce i już taki chyba po Smoleńsku powiedział, że wiesz, tata, miałem takie wrażenie, że jak by się tu zakotłowało, to może bym rzucił tą karierę w Ameryce i przyjechał do Polski. Tutaj postawmy na chwilę przecinek. Ja tylko przypomnę naszym widzom, że cały czas pokazujemy właśnie to, co dzieje się dzisiaj na Marszu Niepodległości. Dalej widzę, maszeruje. Ten Marsz Niepodległości wciąż maszeruje. Widać tam właśnie biało-czerwone barwy. Ale teraz właśnie chciałabym odnieść się do tego, o czym zresztą pisze pan, co możemy przeczytać i państwo możecie przeczytać w Gazecie Polskiej codziennie, bo połączył pan w swoim ostatnim utworze opublikowanym właśnie w gazecie zarówno i temat niepodległości, i temat właśnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. To co, po połowie czytamy? może zacznę. Ja teraz chciałbym zacząć, że przy okazji to jest jakiś pewien jubileusz, ponieważ ja piszę od pierwszego numeru Gazety Polskiej codziennie. Co więcej, miało to być tylko do wyborów. Na miesiąc, no może... Ale kurwa, których? No roku. Ciągle są roku wybory. Roku 11. A tu proszę. Drobniutkimi kroplami spływamy... Te się w potok zmieniają i w rzekę. Chmurne niebo zakwita flagami i się człowiek spotyka z człowiekiem. Spsiałą gębę odrzuca Warszawa i młodnieje cała na nowo. Niepodległość to wielka sprawa. Słowo Polska to wielkie słowo. Maszerując kanionem ulicy, dusza śpiewa, a mózg się weseli, że w stolicy i na granicy ciągle więcej nas łączy niż dzieli. No właśnie, i to jest ta cisza, która jest też bardzo wymowna. To jest taka nadzieja. Zawisła między nami nadzieja, że może coś nas więcej może coś łączy. Niech nas podzieli. Ja naprawdę, oglądałem ostatnią debatę sejmową. Stwierdziłem ze zaskoczeniem, że paru przynajmniej posłów, o których to nie podejrzewałem, przemówiło ludzkim głosem. Powiem więcej, panie redaktorze. Tutaj zdarza mi się rozmawiać w tym studiu z posłami opozycji, którzy
co innego mówią na wizji, a już tak, już gdy kamery są wyłączone, mówią ludzkim głosem i mówią wprost. No, my nie możemy powiedzieć inaczej niż klub, ale my wiemy, co się dzieje. Więc jest taki, powiedzmy, sygnał, że nie wszyscy stracili rozum. Bardzo dziękujemy za spotkanie, za krótką lekcję poezji też. Marcin Wolski, pisarz, dziennikarz i satyryk, był Państwa i naszym gościem, a my przypominamy, że to dzisiaj właśnie specjalne pasmo w Telewizji Republika z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień piękny i wspaniały. Już za chwilę kolejna część programu.